Opatrzności, kochając człowieka, prowadzi go niezmiennie do tego celu i do tego celu, dla którego człowiek został stworzony. Także wtedy, kiedy człowiek grzeszy, kiedy ta droga, którą Bóg go prowadzi, wydaje się być dłuższa, zawsze jest to droga, którą Bóg w swojej opatrzności przewiduje i przewiduje dla każdego z nas i w tej drodze zbawienia człowieka ma swoje miejsce, ta, którą Bóg wybrał na samym początku, ma swoje miejsce Matka Najświętsza. Wtedy, kiedy człowiek popełnił grzech pierworodny w raju, kiedy poszukał szatana, a nie Pana Boga, kiedy raj został dla człowieka zamknięty w tym obrazowym opisie Księgi Rodzaju, pojawiają się słowa, które słusznie nazywamy protoewangelią, czyli jakby pierwszą archetypem dobrej nowiny, radosnej nowiny, jaka jest zawarta w Ewangeliach Nowego Testamentu. Wprowadza mnie przyjaźń między Tobą a niewiastą, mówi Pan Bóg do węża. Pomiędzy potomstwem jej a potomstwem Twoim, ono, potomstwo niewiasty, zmiażdży Twoją głowę. Już wtedy w swojej opatrzności Pan Bóg przewidział w historii zbawienia miejsce dla Maryi drugiej Ewy. Tę prawdę przez cały Stary Testament o przyjściu Mesjasza na ziemię Bóg podtrzymuje. Podtrzymuje także obietnicę tę, że będzie to narodzony z niewiasty Mesjasz. Zapowiada nawet miejsce tego narodzenia. A jak słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu, a gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty. I wiemy, że to wszystko, co Bóg uczynił dla Maryi, by ją przygotować do jej wielkiego udziału w historii zbawienia, także zostało przewidziane w każdym szczególe. Ocalił ją Bóg od grzechu pierworodnego. Od zmazy grzechu pierworodnego, który zaciągamy wszyscy przez narodzenie się. Maria została niepokalanie poczęta, ocalona od tego grzechu. I starannie wychowywana, przygotowywana w rodzinie Joachima i Anny, jako młoda dziewczyna przyjmuje nawiedzenie Boże przez anioła, który przychodzi Gabriela i zapowiada jej przygotowanej rzeczy niezwykłe. Będziesz Matką Zbawiciela, błogosławiona pełna łaski, Pan z Tobą. To, co się w Tobie narodzi, będzie z Ducha Świętego. Ta przygotowywana niewiasta izraelska, Maryja, podejmuje dialog z aniołem, ale dialog po to, by pogłębić wolę Bożą, która miała prawo ją zaskoczyć w danym momencie. Ale kiedy widzi, że anioł jest nieustępliwy, uzasadnia każde następne jej pytanie, dając na nie odpowiedź. Wtedy pokornie, jak służebnica Pańska, w tajemnicy zwiastowania wypowiada słowa: oto jest służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W jej życiu pojawia się Mesjasz. Pod jej sercem żyje Bóg człowiek, Jezus Chrystus, dla którego ona jest prawdziwie ziemską matką. Matką Słowa Wcielonego. Na tym nie kończy się jej Boży plan, czy plan Boży wobec niej, ale wiemy doskonale, jak trwa przy Chrystusie, jak ma przewidziane miejsce przez Bożą opatrzność wtedy, kiedy trzeba Chrystusa narodzić i urodzić w Betlejem, w stajni betlejemskiej, wtedy, kiedy trzeba uciekać do Egiptu. Wtedy, kiedy trzeba Jezusa szukać, bo się zgubił jako 12-letni. I wtedy, kiedy trzeba prowadzić życie rodzinne, ukryte w Nazarecie przez prawie 30 lat. Ale ma także Bóg wobec niej plan i zamiar. Bóg w swojej opatrzności wtedy, kiedy Chrystus rozpoczyna publiczną działalność. Jest obecna zaraz na początku tej działalności, wtedy, kiedy Jezus czyni pierwszy cud.
kiedy Pan Jezus objawia swoją boską moc w Kanie Galilejskiej. Jest tam Maria, jest pośredniczką, wstawia się za tymi młodymi ludźmi, którzy mają wesele, bo się znaleźli w kłopocie. Wstawia się u Jezusa Chrystusa i choć na początku słyszy dość cierpką odpowiedź, czy to moja albo Twoja sprawa, niewiasta, wie, co trzeba zrobić. Mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. I rzeczywiście przychodzi moment pierwszego cudu, który się staje za wstawiennictwem Matki Bożej, Matki Jezusa Chrystusa i naszej Matki. I wiemy, że Maryja dyskretnie pojawia się w historii Jezusa Chrystusa, tej w czasie nauczania wielokrotnie, ale równocześnie pojawia się w momentach najważniejszych. Pojawia się pod krzyżem, kiedy Chrystus umiera za zbawienie każdego z nas, za zbawienie Kościoła i świata, kiedy z przebitego boku Chrystusa rodzi się Kościół. I pojawia się także w Wieczerniku. To jest ten niezwykły plan Bożej opatrzności, wtedy, kiedy Kościół wyrusza na cały świat, by głosić Ewangelię. Maria razem z apostołami modli się młodym Kościołem. Jest Matką Kościoła. Została ogłoszona Matką Kościoła z krzyża. Wtedy, kiedy Chrystus jej powiedział, oto Syn Twój, a Synowie, oto Matka Twoja. Ta, która jest Matką Jezusa Chrystusa na ziemi, Bożą Rodzicielką, jest także Matką Jego nowego ciała, mistycznego ciała, którym jest Kościół, którym my jesteśmy, jest naszą Matką. Tak Pan przewidział w swojej opatrzności. I w tym całym ciągu wydarzeń jest także to wydarzenie, które wysłuchaliśmy dzisiaj na początku tej mszy świętej, że Maryja obdarowana idzie dziękować, idzie nawiedzać, idzie do swojej krewnej Elżbiety po to, żeby wyśpiewać Magnifikę za wielkie dzieła, które stały się w jej życiu, ale idzie także po to, by pomagać, a przede wszystkim po to, by wnieść do domu świętej Elżbiety Jezusa Chrystusa. I my od roku w naszej warszawskiej archidiecezji, w naszym warszawskim kościele pielęgnujemy i przeżywamy to nieustanne nawiedzanie Maryi. Przypominamy sobie i przeżywamy na nowo stałą, nieustanną obecność w kościele, w życiu każdej wspólnoty, każdej parafii, w życiu naszym przeżywamy przed wizerunkiem, który jest znakiem niezwykle wymownym i świętym, omodlonym, wizerunkiem jasnogórskim, które dzięki Słudze Bożemu kardynałowi Wyszyńskiemu trzeci raz już w Warszawie przeżywa to nawiedzenie, które jest kopią tego nawiedzenia domu Elżbiety. I Maria przynosi to samo w życie każdego z nas, w życie waszych rodzin, w życie tego szczególnego miejsca, w którym dziś jesteśmy, miejsca, które jest sanktuarium Bożej obecności, wotum narodu za wielkie dzieła, które stały się w życiu naszej ojczyzny, a zwłaszcza w ostatnim 50-leciu za sprawą wielkich Polaków, sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Rozpoczęliśmy to nawiedzenie rok temu w katedrze w obecności kapłanów archidiecezji. Tej nietypowej parafii, jaką jest każda katedra. A potem na rynku Piastowa, na stadionie, przeżywaliśmy rozpoczęcie nawiedzenia i stamtąd Maria wyruszyła do każdej wspólnoty parafialnej, zakonnej, wszędzie tam, gdzie ludzie przeżywają tajemnice Kościoła. Dzisiaj, jakby przedostatni dzień nawiedzenia, także w nietypowym miejscu, w którym jest i parafia opatrzności Bożej, ale przede wszystkim jest budowane sanktuarium ogólnopolskie, a nawet ponadpolskie, bo ludzie, którzy budują to miejsce, mieszkają w naszej ojczyźnie, ale mieszkają także poza jej granicami i wszyscy chcą, żeby została spełniona ta święta obietnica, którą dali twórcy Konstytucji 3 maja, że za tę Konstytucję wybudują świątynię Bożej Obecności
Warszawie. Nasze pokolenie, całe pokolenie Polaków i ludzi mieszkających poza granicami Polski podejmuje to dzieło i mamy taką nadzieję, że po kolejnym dniu i święcie dziękczynienia w najbliższą niedzielę, po zakończeniu tej peregrynacji, w następnym roku będziemy mogli przyjąć tutaj już w Górnym Kościele młodzież z całego świata, a na Bóg, jeżeli taka będzie wola Boża, to także przyjąć tego, który jest Piotrem naszych czasów, papieża Franciszka. Bracia i siostry, zapraszam Was dziś w tym panteonie wielkich Polaków, który jest miejscem sakralnym sprawowania Eucharystii, życia wspólnoty, która się tu prowadzi, życia tego sanktuarium. Życzę Wam i zapraszam Was do wielkiej modlitwy dziękczynienia na wzór tego Magnifica śpiewanego przez Maryję i do wielkiego zawierzenia swojego życia, wszystkich swoich spraw, rodziny, Wilanowskiej, Polski, całej naszej ojczyzny, przed wizerunkiem jasnogórskim, bo ona, Maryja, nie tylko powie nam: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn, ale najlepiej przedstawi nasze prośby i nasze błagania swojemu Synowi, a naszemu Panu i Zbawicielowi. Podejmujcie wszystkie intencje, a wśród tych tak bardzo ważnych i aktualnych podejmujcie także intencje modlitwy o powołanie kapłańskie i zakonne. Teraz jest ten czas czerwca, kiedy młodzi ludzie przychodzą do seminariów, kiedy młodzi ludzie, odkrywając powołanie, przychodzą do postulatów i nowicjatów zakonnych. Módlmy się, aby nie zabrakło Kościołowi w Polsce i Kościołowi w ogóle dobrych, świętych kapłanów, dobrych, świętych sióstr zakonnych i zakonników. Amen. Panie Boże, wyznajmy naszą wiarę.